Znaczy od... No dobra. Jak zaczęłam się zastanawiać nad tym, kim jest Maryja tak naprawdę, to doszłam do zadziwiających wniosków, że ogólnie ona też była taką kobietą jak każda z nas, ale z drugiej strony bardzo fajnie przeżywała niektóre rzeczy i tak naprawdę jest dla mnie kobietą, która jest tak naprawdę ideałem piękna i wzorem takiej samodzielności i siły, która nie jest tanim feminizmem. Kiedy ona bardzo mocno na przykład, znaczy dawała górę jej tak jakby kobieca natura, takiej osoby, która się strasznie martwiła o swojego syna i w pewnych momentach, na przykład uwielbiam takie momenty, jak Jezus cisnął Maryi tak strasznie i opowiadał na przykład, no nie wiem, odpowiadał na jakieś jej troski i takie kobiece przejmowanie się taką, no takim chłodnym pociskiem i to było strasznie fajne i uczące i myślę, że każdej kobiecie i każdej matce by się przydały takie momenty, żeby zrozumieć tak naprawdę, jak powinniśmy postępować w naszym życiu. Lubię taki obraz Maryi, który jest w kulturze tak jakby takiej zwykłej, kościelnej, że Maryja ma zawsze taką śmieszną twarz, prostą i taką normalną i coś takiego mają też siostry zakonne, które bardzo zbliżają się do jej osobowości i do jej jakichś takich ważnych cech. I siostry zakonne mają strasznie fajne twarze i zawsze mówią tak cicho i tak delikatnie, ale są takie rozświetlone radością i mają taki spokój w twarzach, podobny jak wszystkie przedstawienia Maryi i też są takie delikatne. Mają coś takiego dziwnego w swoich twarzach i w tym, jak mówią, jak patrzą i są takie urocze. Chciałabym mieć taką uroczą twarz kiedyś. I też lubię, pomimo, że to jest apogeum kiczu. Takie buteleczki na wodę święconą z Maryją. I będę miała kiedyś w domu niebieską i różową.